Witajcie w 90. odcinku Radia Naukowego. Jak widzicie, odcinku specjalnym, również z warstwą wideo. Mam dla Was dzisiaj rozmowę z wybitnym polskim fizykiem, współtwórcą kryptografii kwantowej i często wymienianym kandydatem do Nagrody Nobla. Pamiętajcie, że Radio Naukowe to podcast, który działa i rozwija się dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie Patronite. Jeśli macie ochotę dołączyć, to zapraszam, tu jest link, a tymczasem miłego słuchania. Radio Naukowe. Profesor Artur Eckert, fizyk, teoretyk, zgodził się być gościem Radia Naukowego. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi przyjemnie. Profesor Eckert pracuje na Uniwersytecie Oksfordzkim, jest również dyrektorem Centrum Kwantowych Technologii na Narodowym Uniwersytecie w Singapurze i twórcą słynnego protokołu E91, to jest protokół dystrybucji kwantowej, dystrybucji klucza opartego właśnie na zjawisku splątania kwantowego. I pan profesor jest również youtuberem, prowadzi swój kanał na YouTubie. Wiesz, to już ten kanał to chyba jakoś tak wyszło. Nie była to zamierzona część mojej kariery naukowej. Ale jest, zostawię Wam link w opisie podcastu, bardzo polecam. Cofnijmy się w czasie. Jest rok 1991. Piszesz tę pracę, o ile wiem, jeszcze jako student. Chyba trochę nieśmiało proponując wykorzystanie zjawisk kwantowych do kryptografii. Jesteśmy 30 lat później. I to jest wykorzystywane komercyjnie, jest wykorzystywane w praktyce. I powiedz, czy ty myślisz, że to jest szybko czy wolno? Czy wtedy, w tym 91, spodziewałeś się, że będziesz właśnie oglądał wykorzystanie w praktyce tego swojego rozwiązania? Wiesz, nie spodziewałem się. Wydawało mi się wtedy, że to, co robię, jest bardzo abstrakcyjne, bardzo podstawowe i może wiesz, gdzieś tam na horyzoncie oczywiście była jakaś idea tego, że to może być użyte, ale wydawało mi się, że technologie kwantowe nie pójdą tak szybko do przodu i że to chyba za mojego życia ja tego nie zobaczę w praktyce. No i wiesz, no jak nie po raz pierwszy, nie raz ostatni człowiek się myli w takich rzeczach. I z czego to wynika, że jednak się udało, że trochę nie doceniłeś kolegów praktyków, fizyków tak. Doświadczalnych, tak? Chyba tak. Chyba jakoś pracując głównie w teorii, pracowałem z kolegami, którzy zajmowali się eksperymentem, ale jakoś chyba wtedy nie doceniałem, jak dobrzy są niektórzy moi koledzy po fachu. Oni po prostu potrafią pewne rzeczy i pewne problemy rozwiązywać w taki sposób, który dla teoretyka wydaje się być jakąś czarną magią, dlatego że to wszystko polega na jakimś takim, jakiejś takiej dobrej intuicji eksperymentalnej. Ja jakoś mi się tak miałem szczęście w życiu pracować naprawdę ze świetnymi eksperymentatorami. I to było, to na mnie robiło wrażenie, muszę przyznać. Także ja już teraz zmieniłem zdanie. Ja teraz wierzę, że dużo rzeczy na pewno można osiągnąć szybciej niż się nam teoretykom wydaje. Przypomnijmy proszę główne założenia. Ja nie chcę oczywiście, żebyś robił cały wykład nam od początku teorii kwantowej. Zresztą mówiłeś go niedawno na 40-lecie Centrum Fizyki Teoretycznej. Pan bardzo dobry, też zostawię Wam, drodzy słuchacze, link do tego wykładu, bo tam jest pakiet świetnej wiedzy. Ale tak pokrótce, przypomnijmy proszę te główne założenia. Rozumiem, że w kryptografii chodzi o to, żeby nie pozwolić się podsłuchać, a tym bardziej nie pozwolić się podsłuchać w sposób niezauważony. I o ile dobrze rozumiem, to kryptografia kwantowa właśnie w sposób nienegocjowalny właśnie pozwala na taką ochronę przed podsłuchaniem i przed niezauważonym podsłuchaniem. I ta nienegocjowalność opiera się właśnie na fizyce, na naturze. O to tutaj chodzi, tak? Tak, to wiesz, bardzo dobrze to chyba podsumowałaś, dlatego że chociaż warto powiedzieć, że kryptografia dzisiaj to jest duża dziedzina, która zajmuje się wieloma aspektami ochrony danych, ochrony informacji w różnych możliwych scenariuszach. Więc tutaj pewnie będziemy głównie mówić o takim najprostszym scenariuszu, kiedy są dwie osoby, to po angielsku nazywa się point-to-point communication, i te dwie osoby chcą komunikować się ze sobą i te dwie osoby chcą w jakiś sposób ochronić się, tak jak mówiłaś, przed tym, chcą wiedzieć, czy ktoś podsłuchuje, czy nie.
I to jest szalenie ważne w tym momencie. Nie chodzi o to, żeby uniemożliwić podsłuchu, bo to jest trudne albo i niemożliwe, ale chodzi o to, że jeśli jest podsłuch, to żeby ten podsłuch był wykryty, żeby osoby, które starają się komunikować w sposób tajny, żeby te osoby jakoś nigdy nie były oszukane przez kogoś trzeciego. I no jest długa historia oczywiście, jak ludzie rozwiązywali tego typu problemy. W przeszłości konstruowano różnego rodzaju szyfry i jednak podstawową jakąś taką wspólną cechą tych starych czy wcześniejszych metod szyfrowania było to, że one polegały na pewnych, ogólnie nazwijmy to łamigłówkach matematycznych, na pewnych problemach matematycznych, które były trudne do złamania, ale niekoniecznie niemożliwe. I w związku z tym cała historia, jak się patrzy na historię kryptografii, to widzimy, że ilekroć ludzie wyszli z jakimś fajnym pomysłem, żeby szyfrować, żeby ochronić tę informację, prędzej czy później równie genialny pomysł się pojawiał, w jaki sposób łamać te szyfry. No i jak gdyby było takie wieczne koło, ludzie zastanawiali się, czy w ogóle można zrobić szyfr, który byłby doskonały w tym sensie, że nie można byłoby go złamać. Fizyka zmieniła chyba trochę reguły gry, dlatego że budując bezpieczeństwo szyfru na bazie pewnych praw fizyki, jak gdyby odchodzimy od pewnego stereotypu myślenia, że to wszystko jest matematyka, że to jest wszystko abstrakcyjną rzeczą. Jeśli zrozumiemy, że jednak komunikacja ma zawsze nośnik fizyczny i ten nośnik fizyczny możemy w jakiś sposób, co możemy zrobić z tym nośnikiem fizycznym, zależy od praw fizyki. I w tym sensie, że informacja nie jest abstrakcją, tak? Tylko zawsze jest jakoś przeniesiona. Wydawało, że jest, dlatego że od czasu, prawda, klasyczna teoria informacji w jakiś sposób wyabstrahowała fizykę. W związku z tym ludzie, którzy uczyli się informatyki, nie musieli się uczyć praw fizyki, bo uczyli się pewnych abstrakcyjnych teorii matematycznych, które w jakiś sposób oddawały to, co się rzeczywiście dzieje w przetwarzaniu informacji klasycznych. Dopiero może kwanty i kwantowa teoria zmusiła ludzi do rewizji tego poglądu. Dlatego, że co można, jeśli przyjmiemy jako rzecz oczywistą, że informacja zawsze ma jakąś reprezentację fizyczną, czy to jest fala dźwiękowa, no to jest jednak to fala dźwiękowa, jest jakiś aspekt zmiany nośnika, czyli tym, nie wiem, powietrza, atmosfery, czy jest to sygnał, który jest przenoszony przez prąd, czy to jest sygnał, który jest przenoszony przez światło w jakiejkolwiek postaci, to nie ma po prostu informacji per se, informacji, która istnieje sama niezależnie i nie ma fizycznej reprezentacji. Zawsze jest jakaś fizyczna. Bo te wszystkie słynne zera i jedynki też mają swoje reprezentacje. Oczywiście, to jest reprezentacja. Oczywiście, że tak, zawsze istnieją, ale wydawałoby się, że na wyższym poziomie nie musimy się o tym zajmować, prawda? Jak rozwinęliśmy na przykład technologię komputerową, klasyczną technologię komputerową, jak gdybyśmy odeszli, żeśmy od poziomu maszyny jako takiego, języka maszynowego, kiedy musieliśmy brać pod uwagę strukturę, jak jest zbudowana, w jaki sposób fizycznie ta informacja jest przetwarzana i zaczęliśmy programować w jakimś takich językach wyższego rzędu, kiedy ta informacja, co tam naprawdę, jak wygląda ten hardware, to już nie jest takie ważne. To się zmieniło, dlatego że w tych nowych kwantowych technologiach jednak jest ważne to, jak ta informacja jest przetwarzana, w jaki sposób się ją kontroluje. Więc w pewnym sensie, wiesz, to wydaje się być trywialne, no nieco mówię, że jeśli jest informacja, ma reprezentację fizyczną, w związku z tym to, co możemy zrobić z informacją, zależy od praw fizyki. Jeśli odkryjemy nowe prawa fizyki, to możemy więcej robić rzeczy z informacją. Więc to się dokładnie stało. Z fizyką kwantową przyszła możliwość przetwarzania informacji w inny sposób. I w szczególności tutaj mówimy o ochronie informacji. Także mówiąc o informacji, możemy mówić o przetwarzaniu danych, możemy mówić o transmisji, szybkości transmisji, no ale jest ten jeszcze jeden aspekt, ochrona tych danych. I tutaj też okazało się, że można inaczej, bo fizyka nam na to pozwala. I ty się zainspirowałeś bezpośrednio Einsteinem, Podolskim i Rosenem. Tak, wiesz co, tak, w pewnym sensie tak. To znaczy ja zawsze, wiesz, interesowała mnie oczywiście kryptografia jako taka, bo jak ktoś się interesuje matematyką, to
Ja z dużym zapałem czytałem o tych wspaniałych nowych koncepcjach matematycznych z lat 80. i wcześniejszych, dotyczących szyfrowania używaniem klucza publicznego. To była piękna matematyka. Ludzie rozwiązywali bardzo fajne problemy, a jednocześnie zawsze ochrona danych czy kryptografia łączyła się z jakąś taką fajną fabułą w tle, prawda? Jest cała historia różnego rodzaju ciekawych pomysłów, ciekawych ludzi, ciekawych wydarzeń, dramatycznych wydarzeń i tak dalej, więc to mnie interesowało. Natomiast z drugiej strony inną pasją były podstawy mechaniki kwantowej. I tutaj właśnie ważnym takim artykułem, który przez długi okres czasu został niezauważony, to był artykuł Einsteina, Podolskiego i Rosena. I tutaj mówimy już o późnym Einsteinie. Jeśli wiesz, Einsteina można podzielić na wczesnego, średniego i późnego Einsteina, no to mówimy tutaj o Einsteinie, który już za sobą ma szczególną teorię względności, za sobą ma ogólną teorię względności. Ten Einstein już w tej chwili jest w Princeton i w zasadzie jest postrzegany jako taki troszeczkę... No taki natręt, no nie wiem jakiego dobrego polskiego słowa użyć tutaj, wiesz, jako taki troszeczkę no starszy dziadek, który ma, wiesz, problemy z mechaniką kwantową, bo mu się wydaje, że to po prostu nie ma że sensu. To nie może tak być, tak, to znamy te wszystkie jego, że tam Bóg nie może grać w kości i tego typu znane. Ale wiesz, no Einstein jest, będąc Einsteinem, myśli bardzo bardzo dobrze, bardzo ładnie myśli. Jego krytyka mechaniki kwantowej jest, ja uważam, była jak najbardziej na miejscu, dlatego że ona wskazywała na pewne słabe punkty, które do jakiegoś stopnia są problemem i dzisiaj. To nie jest tak, że my, wiesz, żeśmy sobie to wszystko posprzątali po Einsteinie. Więc Einstein razem z Podolskim i z Rosenem pisze artykuł, którym pokazuje, że i tutaj, wiesz, no tutaj musimy to, pewne rzeczy muszę uprościć, prawda? Więc on pokazuje, że jeśli przyjmiemy mechanikę kwantową taka, jaka jest, to można sobie wyobrazić eksperyment, w którym mamy problemy ze stwierdzeniami typu coś, typu, że zaobserwowałem coś i to coś miało wartość jakąś tam przed moją obserwacją. Na ogół mamy taką, nasza intuicja nam mówi, że rzeczy po prostu istnieją same w sobie, mają jakieś Słońce istnieje niekoniecznie, czy na nie patrzymy. Na przykład. I w związku z tym, czy można powiedzieć w ten sposób, no okej, zmierzyliśmy ten foton i ten foton ma taką inną polaryzację, ale czy miał tą polaryzację taką, jaką żeśmy odkryli, zanim żeśmy go zmierzyli? No i tutaj zaczęły się schody, dlatego że okazuje się, że są sytuacje, kiedy trudno myśleć w takich kategoriach, że obiekty mają pewne określone własności, zanim zaczniemy je mierzyć. No więc wiesz, no i tutaj był ten punkt dla mnie taki kluczowy, dlatego że po Einsteinie przyszło kilka innych ludzi. Wiesz, ta praca Einsteina to w ogóle filozofowie o niej mówili, ale filozofów nigdy nie traktowano poważnie w tej branży, w związku z tym ona została przez długi czas jak gdyby położona na półkę i niewiele osób się nią interesowało. Bo tylko przypomnijmy, to jest ta praca, która powstała w gruncie rzeczy po to, żeby właśnie krytykować mechanikę kwantową. Tam rzecz dotyczyła właśnie splątania kwantowego i Einstein, Podolski i Rosen jakby narzekali, marudzili, że to niemożliwe, bo jeśli byłyby wystarczająco od siebie oddalone te fotony, to informacja przebiegłaby szybciej niż prędkość światła na przykład. To jeśli dobrze pamiętam, to był jeden z zarzutów. Tak, to wiesz, to jeden z, tam były te jak gdyby dwa warunki. Jeden dotyczył właśnie tego, że rzeczywiście, żeby uniknąć nadświetnych sygnałów, to w tym momencie pojawiają nam się problemy z atrybucją pewnych wartości liczbowych rzeczom, które obserwujemy przed zanim to zaobserwujemy. Także Einstein, to była świetna praca, wiesz, ona tam, nie wiem, ma chyba z dwie strony, to jest może z trzy. Bardzo ładnie napisana i w jakiś sposób bardzo kontrastuje z innymi pracami filozoficznymi tego okresu czasu, dlatego że, no, że w tym okresie czasu, a może nawet jeszcze trochę wcześniej, mamy debatę. Tworzy się na początku wieku, powstaje mechanika kwantowa.
powstaje w bólach. Jedni myślą o niej w ten sposób, inni w jakiś inny sposób i pojawiają się, wiesz, charyzmatyczne postacie, które zaczynają dominować tutaj tą całą dyskusję. Pojawia się Niels Bohr, który ma swoją wizję, taką filozoficznie bardzo zdominowaną przez chyba szkołę pozytywizmu, która wychodziła w tym czasie z Wiednia. I on mówi, że to, co tak naprawdę istnieje, może nie jest tak ważne, ważne jest to, co obserwujemy. Tworzy całą szkołę filozoficzną, nakładkę filozoficzną. I to jest taka, powiedzmy, nurt pozytywistyczny, który w dużym stopniu ukształtował, w jaki sposób ludzie myślą o mechanice kwantowej. Z drugiej strony są ludzie, którzy w jakiś sposób nie kupują tej całej narracji. Są ludzie tacy jak Schrödinger, którzy są bardziej realistami, którzy mówią, że nie, to nie ma sensu. Ta mechanika kwantowa powinna opisywać rzeczywistość, jaka jest, a nie to, co możemy o niej powiedzieć. No i Einstein też należy do tej szkoły. W związku z tym ta debata trwa i Einstein z Bohrem i z innymi również mają bardzo ciekawą tą dyskusję na temat tego, co ta właściwie mechanika kwantowa, jaki jest status filozoficzny tej mechaniki kwantowej. W dużym stopniu generacja, która przyszła później, wzruszyła ramionami i powiedziała, who cares, no nie? Jeśli możemy z tym, popatrzono na to w sposób bardziej instrumentalny. Mechanika kwantowa zaczęła, te przewidywania, mimo że były statystyczne, zaczęły odnosić pewne sukcesy. Powstała cała technologia, wiesz, takie tranzystory i te rzeczy, prawda, które dała nam mechanika kwantowa. W związku z tym, jak gdyby te debaty wygasły, i ten artykuł Einsteina miał może znaczenie dla filozofów, ale specjalnie nie bardzo jakoś fascynował fizyków. Z wyjątkiem niektórych, i tutaj warto zwrócić uwagę, że byli ludzie, którzy uważali, że jednak te problemy są ważne. I tutaj pojawiają się następne dwie osoby. Jedna to jest John Bell, który był w zasadzie fizykiem teoretykiem z Irlandii Północnej, pracował w CERN-ie w Genewie i jego zadaniem w zasadzie było budowa akceleratorów. No ale wiesz, akceleratory po godzinach. Może są ważne, ale nie rozniecają aż tak wyobraźni. Więc po godzinach sobie zajmował się mechaniką kwantową i z tego jest znany do dzisiaj, że wziął tą pracę Einsteina i powiedział, że w zasadzie to nie jest tylko takie fizyczne filozoficzne jada, tylko że można to eksperymentalnie zweryfikować. I John Bell przełożył jak gdyby Einsteina na coś, co dało się ugryźć eksperymentalnie. No ale wiesz, i później znowu się nic nie działo przez długi okres czasu, aż pojawili się pierwsi właśnie eksperymentalni fizycy, którzy wzięli to poważnie, jak John Clauser w Kalifornii, czy też w moim przypadku najbardziej znaczącą osobą dla mnie był Alain Aspect, który zrobił eksperyment, który moim zdaniem on w jakiś sposób przekonał chyba wszystkich fizyków, którzy o tym myśleli, że te tak zwane nierówności Bella, które to były przełożeniem tych wszystkich filozoficznych rozmyślań Einsteina, są jednak łamane i to oznacza, że mechanika kwantowa rzeczywiście jakoś... Że nie ma ukrytych założeń, tak? Tak, nie ma tak. Nie ma już jak gdyby z precyzyjnej, przewidywalnej teorii, z której można wyprowadzić tą mechanikę kwantową. Przynajmniej w rozumieniu, w takim uproszczeniu oczywiście dużym. No i później to Alain Aspect rzeczywiście chyba był pierwszym, który przekonał ludzi, że tak jest. I to wiesz, to nadal, mimo że trochę tam osób się tym interesowało, to nadal jednak nie było to w głównym nurcie fizyki, ani też w jakimkolwiek innym głównym nurcie pewnie nie było. I być może, że to, że mi się udało połączyć, wiesz, kryptografię z tego typu pracami, które pokazywały, że jak gdyby rzeczywiście, znowu w dużym uproszczeniu, nie ma wartości, które można, że pewne obiekty, jeśli są przygotowane w jakiś odpowiedni sposób, na przykład fotony, to
nie można powiedzieć, że mają polaryzację, zanim się tą polaryzację zmierzy. I jak gdyby przyszło mi do głowy, że jeśli rzeczywiście tak jest, jeśli one nie mają, to oznacza, że gdyby używać tej polaryzacji do generacji klucza kwantowego i użyć nierówności Bella do weryfikacji tego, czy ktoś podsłuchał, bo jakby ktoś podsłuchał, no to ta polaryzacja byłaby taka, jaką zmierzył ten ktoś, to w tym momencie byłby jakiś fajny test na to, że ktoś podsłuchał. I jakoś złożyłem te rzeczy razem i to wydawało mi się trochę naciągane na początku, muszę przyznać, wiesz. Ale byłem bardzo zadowolony, dlatego że... Więc moja pierwsza reakcja była taka, okej, jest to jakiś pomysł. A co mówili na to koledzy? No bo na pewno gdzieś tam dyskutowałeś o tym z kolegami, koleżankami i mówiłeś, że masz taki pomysł, a oni mówili co? Artur, nie, to chyba trochę naciągane, albo ty, wiesz co, to może być coś dużego. Wiesz co... Dobrze byłoby, gdyby tak było. Najczęściej ludzie, wiesz, kiwają ci z uśmiechem, mówią tak, masz rację, a później się nie dzieje. No nie dlatego, że rzadko kiedy ktoś chce wejść w poważną dyskusję, ale byli ludzie, którzy mi pomogli w tym. I to chyba było ważne dla mnie, dlatego że jeśli człowiek chyba jak jest doktorantem i robi jakieś rzeczy, nie ma akurat takiej pewności siebie, przynajmniej ja nie miałem takiej pewności siebie, która by mówiła, a to jest świetny rezultat, czy wiesz, musisz z tym coś zrobić. Tym bardziej, że to była rzecz, no jak jest coś nowego, to czasem trudno to ocenić, wiesz, bo nie masz punktu odniesienia. Ale pojawił się ten punkt. Że to do końca chronologicznie nie było nawet nowe, dlatego że ja o tym nie wiedziałem wtedy, ale dwójka fizyków, właśnie jeden fizyk, jeden informatyk, Charlie Bennett i Gilles Grassard, pomyśleli o podobnym rozwiązaniu trochę wcześniej. Ja to robiłem w 90, 91, oni tam w 84 plus. Myśleli o tego typu rozwiązaniach w inny sposób, zupełnie w inny sposób, no ale myśleli, co? O czym się ja dowiedziałem po tym, jak mój artykuł poszedł do recenzji i recenzent zwrócił uwagę, że ktoś o tym myślał, w związku z tym ja w jakiś sposób nawiązałem kontakt z Bennettem i z Brassardem i co było, wiesz, z jednej strony było fajne dla mnie, dlatego pomyślałem sobie, jeśli osoby... No bo jest ten punkt odniesienia właśnie, tak? Tak, dokładnie. Że jeśli są osoby starsze i bardziej doświadczone i one to robią i uważają, że to jest dobre, to znaczy, że może to, co ja robię, to nie jest bez sensu. A z drugiej strony też jakiś taki, wiesz, no może no, jakoś tak, był jakieś takie poczucie tego, no szkoda, że... Ukłucie w sercu, że jednak. Ktoś o tym myślał. Mhm. A powiedz, bo w Polsce się, i w Polsce i nie tylko, ale regularnie się mówi, jak profesor Artur Eckhart, no to po przecinku, że polski kandydat do Nagrody Nobla, rozumiem, że wy trójkę dostaniecie tego Nobla w takim razie. Wiesz, no, nie mam pojęcia, wiesz, to dla mnie to... Co ja mogę na ten temat powiedzieć? Uważam naprawdę, że jest, szczerze mówiąc, wiesz, bez jakiejś tam fałszywej skromności, że jest wiele innych osób, którym się to należy bardziej niż mnie, czy nawet Charlie'emu, czy Gillesowi Brassardowi, ale oni na pewno są bardziej doświadczeni. Więc ja nie wiem, wydaje mi się, że w tej chwili jeszcze, mimo że kryptografia kwantowa wkroczyła w sferę technologii, w sferę zastosowań, to jednak chyba jeszcze nie jest to rzecz, która doprowadziła do jakiejś takiej zupełnej rewolucji w dziedzinie ochrony danych. Nadal będziemy przez długi okres czasu używać konwencjonalnych metod, będziemy używać pewnie metod hybrydowych z czasem prawdopodobnie, zwłaszcza jeśli będą komputery kwantowe, to ta kryptografia kwantowa stanie się ważna i ważniejsza. To, do czego doprowadziły te prace, to wydaje mi się, że one zainspirowały cały szereg różnych ciekawych innych prac w dziedzinie kwantowych technologii. Więc jeśli była rewolucja, to nie, że to zmieniło w sposób, w jaki ochraniamy dane obecnie, ale zainspirowało ludzi, żeby szli w tym kierunku, że jeśli zmieniamy fizykę, to możemy robić dużo ciekawych rzeczy z informacją. Może nie musimy jej chronić, ale możemy ją na przykład przetwarzać w inny sposób i tak dalej. Bo właśnie chciałabym cię też zapytać o to, jakie są
teraz wyzwania techniczne związane z kryptografią kwantową? Mnie na przykład zaciekawiło, na ile istotne jest to, kto produkuje takie urządzenie do kryptografii kwantowej. Czy dałoby się w takim urządzeniu, które produkuje na przykład splątane fotony, umieścić coś takiego, co jednak spowoduje, że będzie można podsłuchiwać taką komunikację? No wyobraźmy sobie potencjalnie duże państwo, które konkuruje z innym dużym państwem, jest potentatem technologicznym, jest w stanie wytwarzać na masową skalę takie właśnie urządzenia, ale ma tam właśnie umieszczony jakiś taki, no nie wiem, szpieg, wytrych, tylne wyjście, tego typu rzeczy. Czy to ma znaczenie, kto produkuje urządzenia do kryptografii kwantowej? Tak, to jest szalenie ciekawy ten temat, który teraz poruszyłaś. Otóż po raz pierwszy chyba w historii kryptografii możemy uniknąć tego scenariusza, o którym mówisz. Otóż i to jest ciekawe, wiesz, dlatego że niby to jest ten mój system, który ja zaprojektowałem, ale ja nie byłem tego świadom przez długi okres czasu, że on ma taką dodatkową możliwość. To inni koledzy zwrócili na to uwagę, że tenże sam system jak gdyby sam siebie testuje. Oznacza to, że można kupić sprzęt do dystrybucji klucza kwantowego od osoby, której nie ufasz, od potencjalnego wroga, a następnie używać tego sprzętu, gdyż test, który polega na sprawdzaniu nierówności Bella, również jest testem, który jest testem, który mówi, że te urządzenia są ok. Dlatego, że to jest test, który mówi nam, że to łamanie nierówności Bella to jest dosyć mocne stwierdzenie. One mówi nam również, i to jest bardzo ciekawa rzecz, że jeśli widzimy łamanie tych nierówności Bella, to znaczy, że jeśli urządzenia przechodzą pewien test statystyczny, to nie mogą w inny sposób przejść tego testu niż poprzez generację rzeczywistych, poprawnych, splątanych fotonów. Więc jak gdyby mamy wnioskowanie w drugą stronę. Jeśli przeszedł się test, to te urządzenia są naprawdę ok. Jeśli ktoś by spróbował robić cokolwiek, żeby to urządzenie w jakikolwiek sposób miało pamięć o tym, co się wydarzyło, albo w jakiś sposób, tak jak sugerowałaś, żeby zostało skonstruowane w taki sposób, że niby imituje te fotony, że one są splątane czy skorelowane tak, jak mają być, ale jednocześnie nie są, bo tam to urządzenie ma jakąś informację o tym, w jaki sposób one zostały przygotowane. No to gdyby tak było, to byśmy to odkryli również. Więc nie tylko jesteśmy w stanie odkryć podsłuch, ale również jesteśmy w stanie odkryć fałszywe, nieprawdziwe, podejrzane urządzenia i sprzęt, który kupujemy. W związku z tym, wracając do scenariusza, jeśli jest rzeczywiście jedno duże, potężne państwo, które na przykład wysyła satelity i te satelity używają splątanych fotonów do tego, żeby wysyłać te fotony w dwa punkty na Ziemi. Czy w związku z tym inne państwo, które nie ufa temu dużemu państwu, które wysyła te satelity, czy może używać tego sprzętu do dystrybucji klucza? Okazuje się paradoksalnie, że może. Że po prostu może samo sprawdzić w tym momencie, czy ten satelita jest ok, robiąc ten prosty test. To jest duża i ciekawa rzecz, przynajmniej jeśli chodzi o taką podstawową, teoretyczną kryptografię. Ona pokazuje, że to się nazywa device independent cryptography, że niezależne od urządzeń dystrybucja klucza kwantowego. Urządzenia jak gdyby przestają mieć znaczenie, jeśli tylko urządzenia przejdą pewien test. A powiedz, myślisz, że kryptografia kwantowa może być stosowana na masową skalę, nie wiem, w bankowości bardzo szeroko, każda transakcja, no bo to też technicznie trzeba jakoś zrobić. Trzeba rozdystrybuować te fotony. Jak rozumiem, to się dzieje albo światłowodami, fizycznie po prostu, muszą się przemieścić, albo przez satelity. Mnie, muszę przyznać, trudno sobie wyobrazić, przynajmniej w tym momencie, stosowanie kryptografii kwantowej na masową skalę, ale może mam za małą wyobraźnię. Wiesz, tak, to znaczy wydaje mi się, że będzie pewna nisza dla kryptografii kwantowej.
znowu nie chcę być w takiej sytuacji, jak byłem 30 lat temu, że byłem już pesymistą, widziałem w ogóle nic z tego nie wyjdzie eksperymentalnie. Wydaje mi się, że coraz bardziej jestem przekonany, że będą ciekawe zastosowania kryptografii kwantowej. Ale tak jak mówisz, główne zastosowania kryptografii kwantowej będą chyba właśnie w pewnego typu scenariuszach, mianowicie kiedy mamy na przykład dwie bazy danych, które są w dwóch różnych miejscach i te bazy trzeba synchronizować ze sobą w sposób bezpieczny. Jeśli chcemy rzeczywiście zabezpieczyć dane, koncentracja danych w jednym miejscu geograficznie jest niebezpieczna, prawda? Dlatego mogą ulec zniszczeniu, na przykład w czasie konfliktu wojennego. W związku z tym, jeśli chcemy te dane rozdystrybuować w wiele różnych miejsc, to w tym momencie musimy synchronizować tajne dane z jednej bazy do baz, które są umieszczone w innych miejscach. Wydaje mi się, że do tego kryptografia kwantowa się dobrze nadaje, dlatego że jak gdyby mamy tutaj dwa punkty, w jednym są zgromadzone tajne dane, w innym chcemy te dane po prostu przemieścić i zrobić kopię tych danych. Więc do tego typu zastosowań kryptografia kwantowa będzie pewnie dobra. Do wyspecjalizowanej, bardzo bezpiecznej komunikacji pomiędzy instytucjami rządowymi czy też wojskowymi też chyba będzie dobra. Jak to będzie, jeśli chodzi o takie zastosowania w przestrzeni, w cyberprzestrzeni, tego nie wiem. Wiesz, to jest trudno sobie wyobrazić, jak w tej chwili przynajmniej, jak to może zastąpić systemy z kluczem publicznym, których używamy do transakcji internetowych na przykład. Także ja myślę, że to będą rozwiązania hybrydowe. Na co się patrzy w tej chwili i w czym się zajmują firmy, które zajmują się kryptografią kwantową, to są urządzenia hybrydowe, gdzie niektóre elementy są kwantowe. Na przykład jeśli chcesz mieć generator liczb losowych, to w tym momencie możesz mieć kwantowe urządzenie, które generuje to. Jeśli chcesz jakąś część protokołu zabezpieczyć w sposób kwantowy, to można też zrobić, ale ja też nie widzę w tej chwili możliwości, w której kryptografia kwantowa całkowicie wypiera konwencjonalną, współczesną kryptografię. Myślisz, że kwestie kryptografii mogą mieć właśnie takie kluczowe znaczenie w sensie militarnym panowania nad światem? My teraz rozmawiamy w bardzo konkretnych okolicznościach, nagrywamy naszą rozmowę w momencie, kiedy od miesiąca trwa konflikt w Ukrainie i kiedy mówimy kryptografia, to pierwsze skojarzenia nasze są Enigma, wojna itd., itd. Myślisz, że to jest właśnie element kluczowy dla te państwa, które będą dobrze panowały nad tą technologią, mogą być zasadniczo silniejsze? Tak, w przyszłości na zdecydowanie. Jeśli zwróć uwagę, że ta wojna coraz bardziej jest wojną hybrydową. Ta wojna toczy się jak gdyby w wielu... Jest kilka teatrów dla tej wojny. Jest ta rzeczywiście najbardziej tradycyjnie rozumiany konflikt w postaci żołnierzy, konwencjonalna walka w konwencjonalnym sprzętem, mniej lub bardziej zaawansowanym technicznie. Ale coraz bardziej ta wojna również toczy się w cyberprzestrzeni, o której jesteśmy zależnieni, dlatego że jak gdyby ta przestrzeń internetowo-komputerowa staje się jak gdyby dużą część naszego codziennego życia delegujemy tam. W związku z tym nic dziwnego, że tam się również ten konflikt przenosi. Ja tutaj nie mówię od tego, jak zabezpieczymy naszą infrastrukturę przed różnymi atakami w cyberprzestrzeni, dużo zależy. Widać ewidentnie to, że słaba ochrona danych powoduje to, że druga strona może mieć wyjątkową przewagę. W związku z tym, jeśli łatwo łamać pewne konwencjonalne szyfry, to na pewno daje w jakiś sposób wskazuje, czy na pewno ochrona informacji jest tutaj istotna. Na pewno i mamy na to przykłady. Na pewno... ja nie wiem do końca, w jaki sposób to ująć. Krótka odpowiedź na twoje pytanie jest tak. Moim zdaniem w przyszłości to, kto ma władzę nad informacją, ma władzę po prostu nad więcej niż informacją, nad szeroko pojętą rzeczywistością. A zgłaszają się do ciebie politycy, rządy, wojsko, służby specjalne?
Wiesz, no, oczywiście jest zainteresowanie wśród ludzi, którzy zajmują się biznesem, jak ludzi, którzy zajmują się jak organizacji rządowych, które zajmują się ochroną danych, dlatego że nawet jeśli nie wiemy do końca, w jaki sposób kryptografia kwantowa będzie stosowana w przyszłości, to pojawia się jednak ważny tutaj element, mianowicie jeśli rozwiniemy technologie kwantowe, jeśli będziemy mieć komputery kwantowe, to obecne konwencjonalne metody komunikacji mogą być złamane. Kryptografia kwantowa jest jedną z alternatyw. Pojawiają się również pytania, czy można znaleźć jakieś lepsze metody, konwencjonalne metody, klasyczne metody szyfrowania, które również byłyby odporne na komputery kwantowe. No i nad tym agencje rządowe pracują, bo to jest na przykład National Security Agency ogłosiła konkurs na następną generację protokołów kryptograficznych, które byłyby odporne na komputery kwantowe. A to możliwe? Także oczywiście jest zainteresowanie zarówno na poziomie organizacji rządowych, jak i na poziomie biznesu. I chyba to zainteresowanie będzie rosło raczej niż malało. A służby specjalne? Nigdy żadni smutni panowie nie zapukali, nie powiedzieli: panie profesorze, potrzebujemy tutaj, specjalne zadanie jest. Wiesz, no tutaj jest... Nawet jak zapukali, nie możesz powiedzieć. Wiesz, problem polega chyba na tym, że mechanika kwantowa troszeczkę ludzi odstrasza, wiesz, że ludzie są zafascynowani tym, ale nie bardzo sobie boją się trochę tego, w jaki sposób to działa, czy my nad tym zapanujemy, czy my z tego w ogóle, czy to będzie miało sens. Więc oczywiście służby też są zainteresowane. A ciemna strona mocy, przestępcy? Chyba też, wiesz, no... Zdarzały się różne śmieszne sytuacje, kiedy, wiesz, ktoś tam się zjawił i, wiesz, i w dziwny sposób zaczął się interesować tym czy owym. Ja myślę, że też, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że sytuacja, w której trudno złamać jakiś kanał kryptograficzny, jest rzeczywiście trudna dla organizacji rządowych. Organizacje rządowe często, przynajmniej na wcześniejszym etapie, dawały pieniądze na to, żeby badać, w jaki sposób można łamać pewne rzeczy. Dlatego, że ten scenariusz, który opisujesz, jest rzeczywiście taki, że jeśli tego typu technologia zostanie dopracowana i dostanie się w ręce ludzi niepowołanych i rzeczywiście nie będzie można złamać tych szyfrów, no to nie jest najlepsza sytuacja. No i tutaj, wiesz, no tutaj w pewnym momencie wychodzimy poza naukę i zaczynamy mówić o społecznych aspektach nauki. Co jest moralne, co nie jest moralne, co należy robić, co nie należy robić. Na to mi jest trudno odpowiedzieć. Każdą rzecz, którą człowiek wymyśli, począwszy od noża, no nie może być używany na różne sposoby. Możesz tym kroić chleba, możesz również kogoś tym zabić. No to jest to wielkie pytanie dotyczące prywatności, że my jako zwykli obywatele nie robiący nic złego chcemy mieć pełną prywatność, a z drugiej strony oczekujemy od służb, że w momencie, kiedy szykowany jest zamach terrorystyczny, to oni będą w stanie podsłuchać te osoby i temu zapobiec. Chciałabym ciebie zapytać o komputery kwantowe, bo to jest rzecz, która ciągle wywołuje różne emocje. Niektóre firmy mówią, że już mają komputery kwantowe, eksperci na to kręcą nosem i mówią, że raczej mówicie tak, bo to po prostu wam dobrze robi, jeśli chodzi o PR. Czym dla ciebie jest komputer kwantowy? Bo to chyba trochę jest kwestia tego, jak kto sobie zdefiniuje takie urządzenie, taką maszynę. Tak, trochę to zależy oczywiście od definicji, ale... Trudno też znaleźć jakąś uniwersalną definicję, do w jakim stopniu złożoności obiekt zaczyna być komputerem, a nie jest jeszcze jakimś obiektem, którego nie wiem, nazywamy liczydłem czy jakimś kalkulatorem. Więc to jest tak, że droga do komputerów kwantowych jest długa. Nasza technologia w tej chwili pozwala nam zrobić kilka bramek logicznych, kwantowych bramek logicznych, połączyć je ze sobą. Więc nie mamy nawet
odpowiednika kwantowego układu scalonego. Czyli podstawy komputera. Tak, tak. Wydaje mi się, że w chwili obecnej rzeczywiście jest dużo się mówi na temat komputerów kwantowych. Jest szalenie duży szum informacyjny w mediach. Dlatego, że dużo rzeczywiście firm, dużo instytucji jest zainteresowane tego typu technologią, bo widać, że one mają rzeczywiście niesamowitą przyszłość, ale jednocześnie prawda jest taka, że nie mamy w tej chwili czegoś, co można byłoby z czystym sumieniem nazwać komputerem kwantowym. Możemy przeprowadzić kilka różnych prostych zadań obliczeniowych, które jednakowoż jeszcze w tej chwili nie pokazują w jakiś drastyczny sposób siłę komputerów kwantowych. Nie pokazują czegoś, że można w tej chwili przy pewnej koncentracji środków można było również skonstruować urządzenie klasyczne, które robiłoby to samo, co do tej pory zrobiliśmy w różnego rodzaju eksperymentach. Więc oczywiście duże firmy, takie jak Google, czy IBM, czy chińskie Baidu, starają się w jakiś sposób może troszeczkę zbyt agresywnie promować tego typu rzeczy w mediach, co ma swoje pozytywne strony na pewno, bo dlatego, że ludzie się tym interesują, młodzi ludzie i zdolni ludzie się do tego garną, bo widzą w tym przyszłość, otwierają się możliwości ciekawych badań i możliwości zatrudnienia dla ludzi, którzy zaczynają się interesować albo studiują tą kwantowe technologie. No ale z drugiej strony chyba też troszeczkę jest taka bańka powstaje, bo przemysł jak gdyby chyba za dużo sobie w tej chwili wyobraża. Przeciętna osoba, która wiesz, czyta gazety, nie, to zupełnie za dużo sobie wyobraża w tym momencie. Myśli, są oczekiwania, których nie będzie można sprostać przez następne 10, 20, 30 lat. Tak, dlatego mnie szczerze mówiąc się wydaje, że ta taktyka takiej agresywnej promocji jest kiepska, no bo za chwilę właśnie pojawia się ekspert, który mówi nie, to nieprawda, no to oni wyglądają niepoważnie. Wiesz, tak, tylko że to jest ciekawe, że jak gdyby tego typu agresywny PR zaczyna żyć swoim życiem. Jeśli oczywiście ludzie, którzy, wydaje mi się, że fizycy, którzy pracują nad tym, czy informatycy, czy inżynierowie, którzy zajmują się budową albo są zainteresowani komputerem kwantowym, obawiają się chyba sytuacji takiej, kiedy ta bańka pęknie, dlatego że te oczekiwania, ludzie sobie zdadzą sprawę w pewnym momencie, że przez następne 10 lat nie będziemy mieć czegoś, co komputera kwantowego, to jest prosta oczekiwaniom ludzi biznesu. I w tym momencie jak gdyby wszyscy, wiesz, popatrzą w stronę właśnie ludzi, którzy ciężko pracują nad tym, powiedzą, no jak to, no myśmy tutaj myśleli, a wy tego nie możecie zrobić, nie? Więc ja bym chciał się mylić, tak jak bardzo się myliłem, jeśli chodzi o rozwój kwantowych technologii te 30 lat temu, że to można szybko robić, szybciej, lepiej, ale w tej chwili prawda jest taka, że naprawdę, chyba że będzie jakiś naprawdę duży, radykalny zwrot w technologiach, kiedy odkryjemy odpowiednik tranzystora, nie? To wtedy być może rzeczy się trochę przyspieszą, ale wydaje mi się, że przez długi okres czasu będziemy w sposób taki inkrementalny budować te komputery, że i postęp jest, wiesz, to że to zainteresowanie i że są środki na to, to oznacza, że również następuje postęp w tych badaniach naukowych. Z punktu widzenia naukowego to jest szalenie duży postęp. Z punktu, do jakiego stopnia ten postęp jak gdyby jest współmierny z tym, co myślą inne osoby o tym, co fizycy mogą zrobić, to jest osobna historia. A powiedz, czym na co dzień zajmuje się średni Eckert? Mówiliśmy wcześniej o młodym, średnim i starszym Einsteinie, no to już wiemy, co zrobił młody Eckert, a co robi na co dzień średni Eckert? No wiesz, naukowo najbardziej ta kryptografia nie opuściła mnie do końca, mimo że to nie jest chyba dobre dla w ogóle dla ludzi, którzy zajmują się badaniami naukowymi, żeby się zatrzymywać na tym samym temacie zbyt długo. Wydaje mi się, że trzeba iść i uczyć się czegoś nowego.
Więc ja jakoś moje zainteresowania przez jakiś okres czasu kryptografią kwantową może trochę były trochę zanikły i zacząłem się bardziej interesować, z czego bierze się przypadkowość. Więc mnie bardziej zawsze interesowały problemy takie bardziej podstawowe niż zastosowania. Chociaż muszę przyznać, że ten postęp w technologiach i zainteresowanie kryptografią kwantową w jakiś sposób cały czas przywraca tą kryptografię kwantową w sferę moich zainteresowań. Nawet jeśli chodzi o takie bardziej jakieś, nie wiem, no, rzeczy dotyczące zastosowań. Także moje ostatnie prace dotyczyły... Były, powiedziałbym, niektóre z nich były nawet bardzo praktyczne, bo dotyczyły oceny tego, ile tam trzeba wygenerować klucza kwantowego przez satelitę, z którym się komunikujemy przez krótki okres czasu. Bo to są ciekawe, praktyczne zagadnienia i rzeczywiście, jeśli chcemy widzieć ten postęp w technologii, to musimy chyba w jakiś sposób zająć się też tego typu rzeczami. Ale z drugiej strony bardziej interesują mnie zagadnienia podstawowe, zagadnienia typu na przykład, do jakiego stopnia możemy ufać urządzeniom czy maszynom w rozwiązywaniu problemów matematycznych bez możliwości pewnej weryfikacji. Może dam ci taki przykład. Wyobraź sobie, że jest jakiś matematyczny problem, którego nikt nie jest w stanie rozwiązać. Jest to jakaś hipoteza, jest to jakaś logiczna... Jest to jakiś problem, który chcemy wiedzieć, czy jest tak, czy nie jest tak, czy na którego odpowiedź jest tak albo nie. No i wyobraź sobie, że niby wiemy, jak można by ten problem rozwiązać, ale nie ma w całym świecie zdolności, mocy obliczeniowej, która pozwoliłaby wprogramować wszystkie dane, sprawdzić wszystkie różne możliwe przypadki i dać odpowiedź, czy ten problem jest rozwiązywany, czy nie. Z wyjątkiem być może komputera kwantowego. I w tym momencie programujemy komputer kwantowy, zakładamy oczywiście, że on już istnieje, że go mamy i programujemy ten komputer kwantowy i ten komputer wchodzi w te różnego rodzaju superpozycje kwantowe i tak dalej, wiesz, i po jakimś czasie daje nam odpowiedź, która mówi tak. Tak, to zdanie matematyczne, to twierdzenie matematyczne jest prawdziwe. Więc jak gdyby ten komputer udowodnił coś, ale nie udowodnił tego w sposób taki, jak obecnie matematycy chcą widzieć rzeczy udowodnione. W tej chwili, jeśli masz jakiś problem matematyczny, jakieś twierdzenie matematyczne, i ktoś ci mówi, że udowodnił to twierdzenie matematyczne, no to ty wtedy idziesz do tej osoby i mówisz, pokaż mi ten dowód. Rozpisz, no, tak. Tak, więc ta osoba na papierze czy na czymkolwiek mówi, tu zaczynamy z aksjomatów, następnie z tego wynika to i tak dalej, i tak dalej. Następnie idziesz krok po kroku, analizujesz ten dowód i po jakimś czasie jesteś przekonana, że ten dowód rzeczywiście jest prawdziwy. Więc tutaj pojawił się dowód, i zawsze ten dowód istniał jako coś, co jest jako physical record po angielsku, czyli coś, jakiś fizyczna reprezentacja tego, to jest wydruk, coś, co może człowiek w jakiś taki czy inny sposób zweryfikować. Niektóre twierdzenia, jak je udowodnimy, to je łatwo zweryfikować, ale są takie, które są trudne do weryfikacji. Natomiast w przypadku komputera kwantowego, który udowodnił to twierdzenie dla nas, my nie możemy tego wydrukować, nie możemy mieć jak gdyby spisu po kolei, co ten komputer robił, dlatego że gdybyśmy chcieli mieć klasyczną analizę krok po kroku, to nie wystarczyłoby atomu w całym wszechświecie na to, żeby ten dowód po prostu przejrzeć. W związku z tym to jest nie tylko to jest jak gdyby fundamentalnie niemożliwe, natomiast też nie możemy robić tak, że zatrzymujemy pracę komputera kwantowego w danym momencie i sprawdzamy, dlatego że w tym momencie burzymy tą całą infrastrukturę interferencji kwantowej. No ale z drugiej strony znamy prawa fizyki, rozumiemy, jak ten komputer działa. W związku z tym to pytanie byłoby dla ciebie następujące. Ty przychodzisz do mnie, mówisz, udowodnij mi to twierdzenie. Ja mówię, dobra, biorę, programuję mój komputer kwantowy daje ci odpowiedź.
Teraz, czy ty jako matematyk byłabyś w stanie zaakceptować dowód, w którego nie masz wgląd, ale rozumiesz, że maszyna to udowodniła i rozumiesz, że ta maszyna działała według pewnych praw fizyki, które ty rozumiesz, które znasz. W związku z tym zmienia się koncept dowodu. Nie jest to już coś, co można przejrzeć, tylko zaczyna, dowód jest tutaj procesem fizycznym. Więc nie wiem, dla dlaczego, mnie pytanie ale... jest, czy akceptujesz dowód jako proces fizyczny w matematyce? To jest dobre pytanie. Nie wiem dlaczego, ale jakoś przychodzi mi do głowy, że warto by zapytać drugi komputer kwantowy o to, drugą maszynę, czy tak jest, czy aby na pewno nie doszło tutaj do jakiejś losowości, ale nie wiem, czy to dobra intuicja. Ale powiedzmy, że druga, powiedzmy, że masz, wiesz, 42 komputery i wszystkie dają tą samą odpowiedź. Ja tutaj zakładam, że nie ma, abstrahujemy od jakichś eksperymentalnych błędów i tak dalej, co oczywiście może się zdarzyć. Pewnie twoim jak gdyby obawą jest to, że rzeczywiście coś tam zaszło i ten komputer nie zadziałał tak jak trzeba. Więc ja już tutaj zakładam, że rzeczywiście mamy pewność, że ten komputer przynajmniej działa tak jak działa. Nigdy nie możemy mieć takiej pewności, to jest inna sprawa, no ale więc to jest ciekawe, bo jak się rozmawia z, na przykład mój kolega, który jest logikiem, to jakoś mówi, że on by nigdy chyba nie zaakceptował dowodu, którego sam by nie przejrzał. Są już w matematyce dowody, które są zbyt skomplikowane i robią je klasyczne komputery, które analizują, wiesz, różnego rodzaju przypadki i te dowody trudno w tym momencie przejrzeć i weryfikować inaczej niż używając komputerów. Ale to jak gdyby jest taka, one jeszcze nadal są w zasadzie do tego, że duża ilość matematyków mogłaby je tam w jakiś sposób przejrzeć. Natomiast w dziedzinie kwantowej to jest fundamentalnie niemożliwe, żeby zweryfikować pewne rzeczy. I pytanie takie jest, wierzymy tym prawom fizyki? Jest w tym momencie to matematyczne, abstrakcyjne stwierdzenie prawdziwe, czy nie jest? Ty jesteś bliżej jakiej odpowiedzi? Uwierzyć, czy nie uwierzyć? Ja uważam, że poznajemy jednak rzeczywistość matematyczną poprzez fizykę. W związku z tym wydaje mi się, ja bym przekonany, jakby komputer kwantowy udowodnił, ja bym akceptował taki dowód. Ja jako amatorka też byłabym bliżej jednak uwierzenia komputerowi kwantowemu, bo przyszło mi do głowy, że to trochę zazdrosne z perspektywy matematyków, takie trzymanie się tego, że to oni muszą osobiście przejrzeć, przez własny umysł przepuścić, nie pozwalając właśnie pójść temu gdzieś dalej. Jeśli chodzi o te prace fundamentalne, to niedawno też opublikowałeś pracę z Andrzejem Draganem z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu też w Singapurze, gdzie razem pracujecie. O tym się dość dużo mówi w Polsce, bo Andrzej Dragan jest postacią znaną, też w Radiu Naukowym opowiadał o tej sprawie. Tu chodzi o przyjęcie takiego założenia, ewentualnie dopuszczenia do istnienia nadświetlnych obserwatorów, co, o ile dobrze rozumiem waszą pracę, w wiele elementów kwantowych wyjaśnia, daje jakąś przyczynę tym elementom kwantowym, zjawiskom kwantowym raczej. Powiedz proszę, jak ty podchodzisz do tej pracy? Czy ty uważasz, że to jest coś fundamentalnego, czy rodzaj ciekawostki matematycznej, która może nam coś powiedzieć, gdzieś nakierować w jakąś stronę? To jest bardzo ciekawa praca. Po pierwsze muszę powiedzieć, że pomysł jest Andrzeja i to jest, Andrzej jest świetnym fizykiem, dlatego że on łączy w sobie intuicję, zwłaszcza jeśli chodzi o teorię względności oraz teorię kwantów, ze świetnym warsztatem matematycznym. W związku z tym dla mnie to była duża przyjemność pracować z Andrzejem. Więc pomysł jest Andrzeja. Ja tutaj w zasadzie, to wiesz, ja się tylko dlatego tym zainteresowałem, że jest tam ten element tego, w jaki sposób rodzi się przypadkowość, w jaki sposób można pewne rzeczy, które wydają się przypadkowe, tak jak my mycelnice kwantowe, wytłumaczyć w inny sposób. W związku z tym to alternatywne wytłumaczenie, jak gdyby z czysto deterministycznej teorii względności, które polegało na tym, że bierze się dobrze znaną, szczególną teorię względności, patrzy się na nią i się zwraca uwagę na to, że jak gdyby pewne równania zostały jak gdyby wyrzucone, czy pewne rozwiązania zostały wyrzucone ze względu na to, że jak gdyby one przeczyły intuicji fizyków.
Więc to, co Andrzej zrobił, Andrzej powiedział, dlaczego mamy wyrzucać te rzeczy? No może po prostu matematyka ma lepszą intuicję na temat rzeczywistości. Jeśli się zostawi rozwiązania, które dopuszczają możliwość obserwatorów naświetlnych, my nie twierdzimy, że tacy obserwatorzy istnieją, tylko stwierdzimy, że jest możliwa perspektywa na świat z punktu widzenia takiego obserwatora, nie należy jej a priori odrzucać, to w tym momencie pojawiają się, matematycznie pojawia się zachowanie bardzo podobne do mechaniki kwantowej. Cząstka w tym momencie przestaje mieć jedną trajektorię, może mieć więcej i jak gdyby odkrywa się, zaczyna to wszystko wyglądać bardzo podobnie jak formułowanie mechaniki kwantowej w postaci różnych alternatywnych trajektorii, które cząstka bierze tam z jakimiś amplitudami prawdopodobieństwa. To jest zbyt duża koincydencja. Po prostu w matematyce i fizyce nie ma koincydencji. Wiesz, one coś znaczą, one coś odkrywają. Więc moje zdanie jest takie, że tam naprawdę coś jest ciekawego. I to wymaga dalszych badań. W tym momencie trudno trąbić całemu światu, że myśmy odkryli inny sposób wyprowadzenia mechaniki kwantowej. To tak nie jest, ale to, co Andrzej zrobił, to wydaje mi się, że jest coś, co warto naprawdę dokładnie zbadać. To może przynieść fantastyczne rezultaty. A co mówią w branży? Bo muszę przyznać, że fizycy, z którymi ja rozmawiałam, niezwiązani z waszą pracą, są dalece sceptyczni. No tak, oczywiście i to bardzo dobry znak, że są sceptyczni, no nie? Bo gdyby się zgadzali, to wiesz, to pewnie ani Andrzej, ani ja byśmy się tym nie interesowali. Tak, oczywiście i to jest natura fizyków po prostu. To jest częścią naszego zawodu, żeby zawsze podważać wszystkie autorytety, podważać wszystkie podejścia i zawsze się czegoś tam przyczepiać, bo w taki sposób uczymy się, w taki sposób się odkrywamy, więc wydaje mi się, że zarówno Andrzej, jak i ja na pewno dużo byśmy się dowiedzieli, gdyby ktoś w jakiś bardzo racjonalny sposób pokazał, że to nie ma sensu albo że to do niczego nie prowadzi. Oczywiście są, to znaczy nie żebyśmy nie widzieli tego, gdzie trzeba jeszcze pracować nad tym pomysłem, ale wydaje mi się, że to jest pomysł, który dużo przyniesie. W związku z tym tak, nie, no, w branży są takim, który się to podoba, takim, którzy nie. Troszeczkę zależy, wiesz, od charakteru i osobowości ludzi, którzy pracują w tej branży. Są tacy, którzy są bardziej może otwarci na wariackie pomysły. Ja nie wiem nawet, czy on jest, ten pomysł, nawet nie wiem, czy on jest w kategorii wariackiej, bo on, wiesz, wychodzi z bardzo rozsądnych przesłanek matematycznych. Czego wyrzucać kawałek matematyki z teorii względności tak a priori? A co będzie, jeśli się go zostawi? Zobaczymy, jakie są konsekwencje matematyczne. To wydaje się raczej konserwatywne podejście dla mnie. Więc ja nawet ale tam się tego przypadkiem ta przyczynowo-skutkowość nie załamuje? Bo tam chyba wtedy możliwe są podróże w czasie, jeśli dobrze pamiętam. Wiesz, to my tego nie twierdzimy, my nawet nie twierdzimy, że obserwatorzy naświetni rzeczywiście de facto istnieją, że coś się może poruszać w sposób naświetny, tylko mówimy, że warto rozważyć takie okładanie, taką perspektywę, że po prostu nawet jeśli czegoś takiego nie ma, w sensie ten opis matematyczny jak gdyby nie wymaga istnienia obserwatorów nadświetlnych, on po prostu, jeśli tylko nie wykluczymy możliwości takich układów odniesienia, to w tym momencie fizyka jak gdyby daje nam inny zestaw ciekawych zachowań. I w szczególności, wiesz, to co jest fajne tam, jak się myśli o przypadkowości, no nie, to w takim klasycznym rozumieniu ta przypadkowość jest trochę związana z tym, że jak gdyby cząstka jak gdyby nie ma przeszłości, prawda? Bo jak ma przeszłość, to dany stan jest jak gdyby zdeterminowany tą całą przeszłością do tego momentu. W związku z tym jak gdyby widzimy, w jaki sposób dany stan wyewoluował z przeszłości. I to jak gdyby nie ma w tym przypadkowości. Żeby zaistniała jakaś przypadkowość, to jak gdyby tą przeszłość trzeba usunąć i
I w tym momencie to, co my robimy, to staramy się pokazać, że to wymaga rzeczywiście jakieś włączenia przeszłości i przyszłości, które, wiesz, brzmi to trochę rzeczywiście science fiction. Ja się nie dziwię tym ludziom, którzy myślą, że jesteśmy wariatami. Ale łatwiej się to tłumaczy rzeczywiście za pomocą równań niż za pomocą słów, dlatego że jak się słowa dobiera do równań, to jest, zwłaszcza, że wiesz, ja się nie czuję aż tak dobrze w języku polskim, żeby to jakoś bardziej zgrabnie ująć. Ja myślę, że Andrzej jest to w stanie znacznie lepiej opowiedzieć. Ale wiesz, no, ja tam wolę być uznany za przygłupa, wiesz, i dowiedzieć się czegoś ciekawego, niż cały czas grać w sposób bezpieczny. Bo jak się gra w sposób bezpieczny, to wiesz, dojdziesz tam do czegoś, ale czasem łatwiej jest pojechać po bandzie i nawet jak się, wiesz, wywrócisz, no to wiesz przynajmniej, że doświadczyłaś czegoś ciekawego. Powiedz, myślisz, że możesz być... Inaczej, ja myślę, że możesz być wzorem dla młodych osób, przynajmniej wzorem, jeśli chodzi o taką ścieżkę kariery, bo jesteś chłopakiem z, nie wiem czy bezpośrednio z Rzeszowa, ale wiem, że uczyłeś się w rzeszowskiej podstawówce, później tam studia w Krakowie, Warszawa, Oxford, Singapur, międzynarodowa sława, fajne. A jednocześnie jesteś szalenie skromnym człowiekiem. Zaraz jak do ciebie napisałam, to od razu już przeszliśmy na ty, co muszę przyznać, trochę mnie zaskoczyło, bo pisałam z takim jednak drżeniem serca, że tutaj właśnie do przyszłego noblisty się odzywam. Fajne to jest, myślę, i może być inspirujące dla młodych ludzi. Wiesz, no cieszę się, że tak myślisz, ale wiesz, nie wydaje mi się tym być nic, szczerze mówiąc... Ludzie, którzy traktują siebie za poważnie, czasem po prostu zatracają się, wiesz, bo ja nie wiem, jeśli ludzie rzeczywiście interesują się tym, co robią, no nie, to jest ważne. W tym momencie forma jest znacznie mniej ważna, bo forma jak gdyby przeszkadza czasem, nawet wiesz, w języku polskim, prawda, są różne te takie, w języku angielskim jest znacznie, mówiłaś o przejściu na ty i tak dalej, w języku angielskim jest to znacznie prostsze, prawda, bo rzadko używa się takiej, używa się tytułu oczywiście, ale w języku polskim czy w niemieckim to troszeczkę trudniej jest przechodzić z form takich bardziej formalnych na bardziej bezpośrednie, ale to, co jest ciekawe, że w środowiskach naukowych jest to powszechne, wiesz? A poza tym, wiesz, no ja robię, Ale wiesz, myślisz, że chłopak z Rzeszowa, czy dziewczyna z Rzeszowa myśli sobie, chodzę po tych samych korytarzach, po których chodził ten Eckhart, no to może ja też. Ja w ogóle jestem chłopakiem z Wrocławia, ale rzeczywiście... O, jeszcze lepiej. ale w Rzeszowie się wychowałem, tam spędziłem duży kawałek, taki ciekawy kawałek mojego życia. A reszta po prostu potoczyła się, jak się potoczyła. No w każdym... Idziesz przez życie, no nie, coś cię interesuje, podejmujesz pewne decyzje, pojawiają się możliwości, czasem je zaprzepaszczasz, czasem nie. Trudno powiedzieć, trudno być, ja też nie, wiesz co, ja też nie uważam się, by był wzorcem, dlatego że ja myślę, że wiesz, no wiesz, no, wydaje mi się, że na przykład... Mówimy o Singapurze, bardzo często w Azji, jak muszę dawać jakieś wykłady i tak dalej, rozmawiamy później na takie tematy bardziej życiowe, to ja jakoś nie mam, wiesz, zbyt dużo szacunku dla autorytetu na przykład. Może dlatego też nie powinien być uważany za wzorzec, zwłaszcza w takich krajach, gdzie bardziej preferuje się większą hierarchiczność. Szacunek. Mam szacunek dla ludzi, wiesz, no, ludzi lubię. Lubię tłumaczyć i rozmawiać na różne tematy, ale jakoś nie bardzo rozumiem ludzi, którzy starają się być bardziej poważni, niż taka potrzeba istnieje. Ale pytam też trochę o to, bo myślisz, że jest robota dla fizyków, teoretyków, doświadczalników na przyszłość. Te 100 lat temu, jak wiemy, uważano, że już fizyka praktycznie jest zamknięta, że wybomblowała nam mechanika kwantowa i ogólna teoria względności. Teraz fizyka, takie mam wrażenie, trochę się bardziej kojarzy tak praktycznie, technicznie. Są jeszcze te elementy takie bardzo romantyczne, czy wzbudzające właśnie emocje, jak fizyka cząstek elementarnych. No właśnie, ale z drugiej strony trudno zostać takim Einsteinem,
już nie, czy Borem, czy Schwarzschildem, czy Schrödingerem, tymi wszystkimi ludźmi, o których nazwiska zawsze padają prędzej czy później w tego typu rozmowach. Niektórzy mówią, że fizycy teraz trochę jak takie mróweczki, prawda, mieszczą się w tym określeniu et al, prawda, mamy tam pierwszych autorów i resztę tysiące czasami, którzy pracują nad jakimś rozwiązaniem, nawet się nie mieszczą w tym spisie. To jest fajna robota, o to cię pytam, czy warto w to iść? Wiesz, warto chyba. Masz rację, że jak gdyby mniej jest chyba takich charyzmatycznych gwiazd może w fizyce. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale to nie oznacza, że nie ma możliwości robienia ciekawych rzeczy. Troszeczkę jak gdyby fizyka apeluje mniej do ludzi. Młodzi ludzie bardzo często idą w stronę informatyki, prawda? Ale wydaje mi się, że nadal problemy w fizyce są problemami podstawowymi. One po prostu, żeby zrozumieć, jak to wszystko działa, tak naprawdę, jak to wszystko działa, to nadal jest, to jest otwarta książka, która wydaje mi się, że jest dużo wspaniałych problemów. Natomiast ta dziedzina, o której rozmawiamy, dziedzina, która łączy w sobie zarówno informatykę, jak i fizykę, to jest coś rzeczywiście ciekawego, dlatego że to jest jak gdyby nowy kierunek, który pokazuje, że informacja zaczyna odgrywać coraz bardziej ważną rolę we współczesnej fizyce. I zrozumienie na przykład, jaka jest kwestia zrozumienia procesu, złożoności procesów obliczeniowych, w jaki sposób fizyka wpływa na to, do jakiego stopnia, w jakim momencie, przy jakim stopniu złożoności jakiegoś obiektu, ten obiekt może mieć uniwersalne własności uniwersalnego komputera. Jak to jest w ogóle możliwe, nawet wiesz, kwestie poznania rzeczywistości. Jak to jest możliwe, że ileś tam neuronów jest w stanie jak gdyby pojąć ten ogrom całego wszechświata, który nas otacza. Wiesz, to jest mały układ złożony w porównaniu z tą całą złożonością dookół nas. Czy to jest tak, że przy pewnej formie, tutaj informatycy mają dużo do powiedzenia, to jest kwestia tych uniwersalnej maszyny Turinga, czy tego modelu obliczeniowego, który mówi, że przy pewnej złożoności, ona nie musi być duża, tenże układ jest w stanie symulować wszystkie inne możliwe procesy. Przeniesienie tego na dodanie do tego fizyki, co zrobił David Deutsch w Oxfordzie, który był tutaj moim supervisorem, to jest szalenie ciekawe. Jak gdyby fizyka procesów obliczeniowych, to jest nowa ciekawa dziedzina. Jeszcze może jedną rzecz bym powiedział. Wiesz, wydaje mi się, że to jest tak, że myśmy sobie podzielili wiedzę na jakieś takie działki. Że jest fizyka, że jest chemia, że jest biologia, że jest matematyka. Tymczasem natura sama w sobie nie wie nic o tych podziałach. Dużo ciekawych rzeczy historycznie zostało zaniedbanych, bo one się nie mieściły, nie leżały na działce, którą ktoś tam uprawiał. Coraz bardziej chyba odczuwamy to i coraz bardziej widzimy, że jest potrzeba modyfikacji nawet w jaki sposób prowadzimy badania naukowe. Że podział na departamenty powoduje pewną specjalizację w pewnych wąskich dziedzinach, kiedy bardzo często najciekawsze rzeczy gdzieś są pomiędzy i czasami nie wiadomo, jak do tego podejść, bo ci, którzy na przykład zajmują się fizyką, mogą nie wiedzieć wystarczająco dużo o procesach obliczeniowych, ci, którzy zaś są informatykami, mogą nie wiedzieć wystarczająco dużo o fizyce. Więc ja myślę, że na twoje pytanie bym powiedział w ten sposób. Fizyka jako działka do uprawiania nadal jest ciekawa. Szeroko rozumiana fizyka, to znaczy wszystkie połączenia fizyki z czy to jest z biologią, czy to z informatyką, jest szalenie ciekawe i wydaje mi się, że ja bym ludzi zachęcał do tego, żeby szli w to. To na koniec chciałabym cię zapytać, czym będzie się zajmował późny Eckhart? Bo już wiemy o wczesnym. Nie wiem, wiesz, ja myślę, że jakieś tam, wiesz, plany dotyczące tego,
o czym mówiłem, nadal istnieją. Chciałbym bardziej zrozumieć losowość, przypadkowość. Również pewne, to jest tak, że oczywiście z wiekiem, jeśli mówisz o późnym ekercie, z wiekiem człowiek chyba staje się trochę bardziej refleksyjny, to znaczy bardziej chyba rzeczywiście stara się patrzeć na rzeczy globalnie, łączyć pewne rzeczy, dlatego że z wiekiem chyba siła ludzi, którzy są w jakiejś dziedzinie, polega na tym, że może mają szerszą perspektywę. Natomiast słabość polega na tym, że już nie są tak dobrzy i efektywni w jakichś takich wąskich dziedzinach, jak byli za młodu. Za młodu to człowiek może, wiesz, liczyć na pewne rzeczy szybciej niż tam następne wydanie, wiesz, programu matematyka i tak dalej. A później jak gdyby zatraca pewne możliwości szybkiego przerabiania tych danych, ale chyba kompensuje pewną wiedzą i wyczuciem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc ja myślę, że mnie interesują właśnie zagadnienia dotyczące kwantów w kontekście szerszym, w kontekście losowości, w kontekście do tego, czy w jaki sposób mechanika kwantowa może wpłynąć na naszą wiedzę i postrzeganie i rozumienie na przykład abstrakcyjnych rzeczy jak matematyka. Ja wiem, że to trochę nieprecyzyjne, ale nie mam po prostu precyzyjnego programu. Ja tak idę przez życie, jak się coś ciekawego pojawi, to się tym zajmę. To piękne życie. Trzymam kciuki za tego Nobla. I dla ciebie, ale dla siebie też to będę miała w CV. Dziękuję ci bardzo za życzenie. No i Artur Eckert dla Radia Naukowego. Bardzo dziękuję. Również dziękuję. Radio Naukowe. Bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka do końca. Tradycyjnie proszę, dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało, może jakiś wątku wam zabrakło, może chcielibyście rozszerzenia jakiegoś tematu, koniecznie wszystkie komentarze czytam. A tymczasem w kolejnym odcinku numer 91 będzie o języku. Moim gościem będzie językoznawca z Rady Języka Polskiego i porozmawiamy o tym, co jest nową mową, a co jest po prostu żywym językiem. I tak będą te wszystkie dyskusje, również bardzo żywe w komentarzach na YouTubie Radia Naukowego, o tym, czy można mówić w Ukrainie, czy nie można, a także będzie o feminatywach. Polecam, do usłyszenia.